No, witam, witam w moim pierwszym filmiku kręconym z moim głosem. No właściwie to jest drugi filmik, który kręcę z głosem, ale tamtego postanowiłem nie wysłać na serwer, ponieważ miałem za głośną grę ustawioną i mnie w ogóle nie było słychać. Więc właściwie postaram się powtórzyć to, co tam mówiłem. Jak widać, mam czołgów więcej niż gra postanowiła mi założyć, bo standardowo jest 5 miejsc w garażu. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem czołgów, a dodatkowo jeszcze dziewiąte, dziesiąte miejsce. Nie, jedenaste miejsce jeszcze jest. Właśnie nie zalecam kupowania 11 miejsc, bo czasami mi się przesuwa w prawo i te kabu tutaj ucieka. No, mam kabu, którym jeszcze gram. No, tam jest coś do zbadania. Chociaż raczej nie będę grał KW3. Bo to wolę KW1S. Jak już... to pewnie zbadam sobie KW3, ale nie będę go kupował. Ale chciałbym może nawet zbadać to działo. Kurczę, to działa bardzo dużo potrzeba. S51. No, tutaj KW1S, którym ostatnio najczęściej gram, bo najbardziej lubię. PZ34, no to postanowiłem też w niemieckie iść. Już wymaksiony, bo KW1S niestety jeszcze nie ma działa najlepszego. Jeszcze mu brakuje 17 tysięcy potrzeba, a ja mam... no, 15 tysięcy można powiedzieć. Lowe, no to tyle, wiadomo. Za 7,5 tysiąca monet jeszcze kupione. W tej chwili za 2,5 tysiąca monet można kupić. Fajnie się trzepie kaskę na nim. Nawet 70 tysięcy raz miałem. Na czysto. Kuningam to tak dla zabawy trzymam, bo jest fajnie zbadana załoga. No na Shermanie chciałbym jeszcze Slugera zdobyć. Sluger. Dlatego gram jeszcze na Shermanie i chyba w sumie na Shermanie najmniej mi brakuje do następnego czołgu. Nie licząc PZ-34, którym tutaj niewiele potrzeba. No ale tutaj na Shermanie mi potrzeba jeszcze 18, a na tym jeszcze chyba 120, więc ponad 20, tak. No a te 20, dużo brakuje na te 20 jeszcze. No jest dużo wbite, ale jeszcze nawet nie połowa, więc jeszcze poczekam, zanim będę miał Pershinga. No haubicą chyba gram najrzadziej, nawet nie zawsze robię podwójne doświadczenie, bo mi się nie chce po prostu grać. Odechciało mi się. Kiedyś bardzo dużo grałem Priestem. A zresztą Priestem się dużo lepiej grało niż M41 i zrezygnowałem. A jak mówiłem, najczęściej gram KW1S, więc zagram sobie KW1S. Zobaczymy, jaki układ będzie. Na poprzedniej bitwie nie był za dobry, a był nawet ta sama... Będzie, kurczę, taka sama, identyczna bitwa. Tylko trochę inne czołgi są w bitwie, ale można powiedzieć, byłem w tej samej pozycji. I dosyć szybko zginąłem od... nie pamiętam, chyba mnie Tiger zabił, ale walczyłem głównie z drugim KW1S. No tutaj nie będę walczył z KW1S, bo nie ma KW1S u przeciwnika, ja jestem sam. No, coś długo oczekiwanie na graczy. Znaczy wytłumaczę to, co ostatnio tłumaczyłem, bo tu tego nie będzie wysłanego, co poprzednio mówiłem. Zawsze po zakończeniu odliczania do zera ja sobie naciskam kombinację klawiszy Caps Lock 0. Tu się włącza takie celowanie na niebiesko i odzwierciedla to celownik, że tak powiem, na serwerze gry. Więc jak jest lag albo opóźnienie jakieś, czy ping większy, no to ten celownik dąży tak jak rzeczywiście gra, tak jak serwer gry. Do boju. Teraz naciskam Caps Lock 0 i pojawi się niebieski celownik. Ale gdzie ten niebieski? O jest, właśnie lag był, o. Właśnie był lag i ten niebieski celownik się tam kurczę gdzieś zagubił. Drugi raz naciskam Start Full Zero, żeby nie mieć kartu. Nie. Drugi raz naciskam sam Start, żeby nie mieć kartu. No i... jestem ciekawy, czy będę słychać mnie ostatnio, to za głośno. Nie było lagu. Może... zrezygnowałem z wysyłania. M6 ostatni nie jest taki M6. M6
prawie zniszczyłem, ale niestety trafiłem na czarnoksiężniczek, który... No z samym już sześć nie sobie poradził, ale jeszcze tu jakaś pozytka mnie tam uderzała i... No tu zawsze źle jadę, bo myślę, że tutaj w prawo jest jakieś liczka. Ja nie lubię tej mapy, więc znowu laga mi. Pałka na szczęście mnie nie zauważył za tak. Próbujemy tutaj. Które to są tajery? 9 i 8? Lowe. Lowe to ja raczej nic nie robię, a 9 to jest bardziej. Nie jestem w naszych sojuszników. Wołamy, to jest. Spróbuję, spróbuję. Coś tam jedzie. Na ustawę lewe, tego nie zarysowaliśmy. Chodźmy o prawo. Ale nawet go nie zarysowaliśmy! Do licha nie przebiliśmy pancerza! Leję po nich. Do licha nie przebiliśmy pancerza! Dobra, ja wyciekłem. Z wozu. Aha, to nie było czasu uciekać. Jeszcze muszę przyjąć. Uciekać to można się przynajmniej filmik się szybciej wyśle na serwer. To samo mówiłem dokładnie w poprzednim filmiku, bo to szybko zostanie zniszczony. Ajku. Zresztą ostatnio, dzisiaj chyba zagrałem 20 bitew, a miałem 3 wygrane dosłownie. Dobra, zaraz to wysyłam na YouTube.